Proszę mi przebaczyć, że będę mówił po angielsku, bo moja polszczyzna zahamowana była w 1948 roku, kiedy moi rodzice opuścili Polskę. I te słownictwo ostatnich 70 lat wiem, że są raczej z angielszczyzny, ale nie znam. So I will speak slowly, so the translators have a chance to... Będę mówił więc wolno, aby dać tłumaczom szansę. I będę starał się skrócić moje wystąpienie, żebyśmy mogli wszyscy pójść na lunch na czas. Ja słyszałem właśnie o tym, że no, ponieważ to jest rocznica 150-lecia powstania Akademii, to chciałem mówić o mózgu ludzkim i tutaj mamy... Mózg ludzki i widzimy tutaj, co tu się dzieje, jak mózg ludzki reaguje podczas rezonansu magnetycznego. Widzimy, jak to wszystko funkcjonuje z przodu, z boku, z tyłu, więc tutaj mamy obrazy zbierane z częstotliwością właśnie co 4-5 minut, ale obraz jest odbierany co bardzo często. I teraz chciałem rozróżnić radiologię i neuronaukę, neurologię kliniczną. Co mogę na ten temat opowiedzieć? Obecnie rezonanse kliniczne dają nam ogromną przewagę. Widzimy tutaj w szczególności możliwość wykonania map mózgu, które przedstawiają różne aspekty fizjologiczne. Mamy zawartość wody, zawartość mieliny i tutaj można dokonać pomiarów na poziomie kontrastu, na poziomie innych pomiarów, na poziomie laboratoryjnym, na poziomie rozdzielczości. I tutaj w neurologii możemy sobie popatrzeć na różne poziomy, na poziom mizoskopowy, ale tutaj mamy również różne poziomy patologiczne. Spróbuję ruszyć tym slajdem, więc mamy więc poziom anatomiczno-fizjologiczny, mamy też poziom mikroskopowy, mamy również jeszcze lepsze mikroskopowe poziomy i inne poziomy, różne poziomy, poziom przestrzenny. Proszę zobaczyć, jaka jest między nimi różnica. I de facto w ciągu ostatnich 40 lat nauka, neurologia stała się multidyscyplinarna. Zebraliśmy całą masę danych z różnych poziomów rozdzielczości, a więc przez analizy całego mózgu, tkanki, komórki, poziomu podkomórkowego oraz na poziomie biologicznym. Więc jeżeli teraz popatrzymy sobie w przyszłość, to zastanówmy się, czy starczy nam danych, czy mamy wystarczająco dużo danych. Mamy co roku w tej dziedzinie 140 do 150 prac w tej dziedzinie, więc w jaki sposób będziemy nimi zarządzać, w jaki sposób będziemy się tym zajmować. I chcę powiedzieć, że moim zdaniem to zmieni nam wszystko. Po pierwsze, jesteśmy w tym momencie dużo lepsi w zarządzaniu danymi. Ci z Państwa, którzy są na tyle, w tym wieku, którzy pamiętają, ile kiedyś kosztował dysk, porządny dysk, ile kosztowała karta pamięci porządna. A teraz popatrzmy sobie, mamy Netflix, mamy ogromne masy danych, które wędrują między szpitalami, między obszarami, miejscami na całym świecie.
od aktualnych baz danych do innych. Pomyślmy o analizach systemowych, które w tym momencie za pomocą sztucznej inteligencji, DeepMind i tak dalej, patrzymy tutaj na korelacje, które wyjaśniałem, ale patrzymy też na interakcje pomiędzy poszczególnymi obszarami, czyli przechodzimy od platonicznej trygonometrii świata liniowego, gdzie A powoduje B powoduje C, do świata trójwymiarowego i wielowymiarowego, gdzie A powoduje B w kontekście alfa, ale gdzie A powoduje C w kontekście delta. I to z kolei prowadzi do wzorów, do modelów, które zmieniają środowisko, które zmieniają kontekst, choroby kobiety, mężczyźni, rasa kaukaska, inna. I wielu z Państwa być może czytało 6 miesięcy temu, że taka spółka, która się nazywa Dataflow, wygenerowała trójwymiarową budowę białek, ze wszystkich znanych białek, więc to oznacza, że mikroskopy elektronowe i inne formy badania, analizy struktury białek, które to zajmowało 4 do 5 lat na białko, ta dziedzina może przyspieszyć, ponieważ mamy w tym momencie formaty, mamy wzory dla tych białek. I w tym momencie algorytmy poprawiają sposób działania algorytmów. Więc mamy całą masę współczesnej statystyki, rozpoznawania wzorów, tak zwanego deep learning. To nam pomaga przy analizie wszystkich danych, które w tym momencie mamy. I to zmienia nasz sposób myślenia o biologii i o nauce. Już przeminął wiktoriański pomysł, że istnieją geniusze. Bo okazuje się, że geniusz stał na ramionach wielu, ale w tym momencie, nie mówimy tutaj o hipotezie generowanej od ludzi, ale generowanej z danych, ponieważ bierzemy dane, analizujemy je, ustalamy je według prawdopodobieństwa statystycznego i modele i następnie podczas analizy, klasycznej analizy redukcyjnej mamy tutaj hipotezy i zwiększamy w tym momencie sposób i skuteczność wykonywania nauki. Więc wreszcie przechodzimy od Kartezjusza, który żył 400 lat temu, metodą odgórną, która z całą pewnością służy pozyskiwaniu środków, ponieważ w taki sposób, jeżeli mamy hipotezę, dostajemy środki i musimy wtedy przedstawić korelację, do metody, których używamy symulacje, które pomagają w generowaniu hipotez. Nie sądźmy, że jesteśmy bardzo mądrzy, bo to od lat robią inżynierowie. Tak powstają samoloty, tak jest realizowany postęp i podbój kosmosu. Natomiast tego rodzaju modele danych są realizowane w taki sposób, żeby tworzyć maszyny. Więc ten fakt, że my, biolodzy i naukowcy, badacze kliniczni, jesteśmy tak opóźnieni, nie jest to dobre dla naszej reputacji. I podam Państwu jeden przykład symulacji. To jest symulacja, która została zaplanowana dla mózgu ludzkiego i została 3 lata później pozostawiona ta koncepcja z powodów politycznych. To straszne dla Europy, ale opowiem tą historię kiedy indziej. Jak Państwo wiecie, mamy różne modele organizacji różnych części. That's it, I think. Tak. Tutaj mamy równanie Hodgkina-Huxleya,
stosunkowo proste. Mamy tutaj impulsy przechodzące przez komórki, więc wiele takich równań. Mamy także wiele histopatologii. Jest to jedna z najstarszych ścieżek klinicznej neurologii. Tutaj mamy dane na temat rodzajów komórek w różnych warstwach mózgu i różnych częściach mózgu, jak się łączą, z jaką częstotliwością, z jaką zmiennością. Mamy pomiary. To jest z elektrofizjologii. Widzimy, jak współreagują pary komórek w różnych stanach. I tutaj mamy reakcje z różnych komórek pod wpływem różnych czynników bodźców w porównaniu do stanu bez bodźców. I ten model pozwala nam stworzyć symulację, czyli stworzyć hipotezę opartej na danych dotyczących generowania takich danych. I tutaj właśnie mamy rzeczywiste dane, a tutaj mamy dane symulowane. Tutaj mamy monosynaptyczne zbudzenie, a tutaj mamy też podobne przedstawienie dla faktycznych i symulowanych danych. Więc na każdym poziomie organizacji, jeżeli możemy znaleźć zasady interakcji molekuł, komórek i mamy złożony organizm do analizy, na przykład jak istotę ludzką, powinniśmy przechodzić od jednego poziomu organizacji, mamy tam pewne zasady, ograniczające zasady, następnie do kolejnego poziomu, gdzie jest inny zestaw zasad i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób mamy możliwość symulowania czegoś tak złożonego jak żywa wiązka czy neuronów, które obronią nas przed infekcją. I pojawił się pierwszy krytyk tego rodzaju modelu i powiedział, że jest to idea faraońska, jest zupełnie niemożliwa. A powiem teraz, po tylu latach jest wielkim zwolennikiem tej koncepcji, ponieważ zrozumiał, że jeżeli mamy coś takiego prostego jak kod DNA, który zawiera cztery różne molekuły, które w bardzo prosty sposób współpracują, już mamy ograniczenie tej nieskończoności do bardzo podstawowego zakresu i na tej podstawie można budować, tworząc mniej dodatkowych poziomów i tutaj stwarzając coraz większe prawdopodobieństwo i rzetelność. Wyobraźmy sobie na przykład badania kliniczne. Nie trzeba już robić próby zrandomizowanej. Po prostu sprawdzamy, patrzymy, jak przebiega reakcja, jak jest to przeprowadzane. Nie ma tutaj potrzeby porównywania niczego. I tutaj mamy szereg koncepcji i potem widzimy, które z tych danych muszą być zwalidowane, ale cała sprawa musi być kontynuowana. Więc proszę bardzo. Tu i teraz w medycynie dla mózgu polega na tym, że fenomenologia sama w sobie, to co robiliśmy przez 150 lat, czyli mówiliśmy choroby, podczas to są zespoły, to nie są choroby, no bo nie znano mechanizmów, są niewystarczająco dyskryminatywne dla diagnozy i prognozy. I teraz mamy genotypowanie. I one, i wiemy, że na przykład więc możemy się kierować genami i w ten sposób wyznaczać ewentualne opcje. Więc jeżeli mamy na przykład jednomilimetrowy tak zwany piksel w mózgu i teraz pojawia się pytanie, i w jaki sposób mogę wykazać, że mamy w mózgu jakieś specjalne i konkretne wzory tych pikseli, które mają znaczenie prognostyczne.
I tutaj właśnie informatyka i matematyka spotyka się z medycyną i odpowiedź brzmi tak. Po drodze oczywiście jest wiele niuansów, ale zasadniczo odpowiedź brzmi tak. Jest coś takiego i proszę popatrzeć. Tutaj mamy właśnie taką metodę, metodę wsparcia wektorowego i tutaj widzimy grupę ludzi z podobnymi objawami, może są podzieleni na dwie grupy, grupa A i grupa B i mamy funkcję matematyczną, która no w rzeczywistości ona nie jest linią prostą, to jest dużo bardziej skomplikowane, bo wiadomo, że mamy dużo danych, dane kliniczne, dane zobrazowania albo dane historyczne i wykorzystujemy tu, ile tylko mamy tych danych dla tego zespołu, dla tych objawów, dla konkretnego pacjenta. I teraz możemy wiedzieć, że kiedy przeprowadzamy diagnozę kliniczną choroby Alzheimera, w 20-30% sytuacji się mylimy w sytuacjach klinicznych. Dlaczego? Ponieważ po prostu bierzemy zmarłych, sprawdzamy ich mózgi i widzimy tam objawy demencji. Często są nazywane właśnie chorobą Alzheimera, ale czy te osoby mają Alzheimera? No, były wiele takich przypadków, na przykład Muhammad Ali miał mieć ich Alzheimera i Parkinsona i tak dalej. I teraz możliwość odróżnienia właśnie zespołu demencji, poziom prawdopodobieństwa, wrażliwość wykrycia demencji wynosi 61%. Więc tutaj, jeżeli chodzi o prawidłową diagnozę, tutaj mamy grupę najlepszą pod kątem diagnozy, którą mamy w literaturze. I teraz bierzemy teraz sobie klasyfikację binarną przez dodatkowe wsparcie analizy wektorowej. Teraz jeżeli moi znajomi przysyłają mi obrazy z osób starszych, które były zupełnie normalne, kiedy były w podeszłym wieku i zdjęcia mózgów osób chorych. I ja nie chciałem widzieć tych skanów, dopóki te osoby nie umarły, po to, żeby patolog mógł mi powiedzieć, że czy pacjenci z demencją mieli Alzheimera, czy też inną powodę demencją. I teraz, czy normalne osoby były na przykład w stanie przedklinicznym z mózgiem już odchyleniami od normy. I tutaj mam tutaj bardzo ładny wzór i właśnie tutaj mam z jednej strony objawy kliniczne i objawy patologiczne i pojawia się nam pytanie, czy możemy zidentyfikować tych, którzy mają chorobę i mają tutaj odchylenia w mózgu i odróżnić ich od tych, którzy mają zmiany patologiczne, ale u których przejawów choroby nie ma. I tutaj mówimy o diagnozie klinicznej choroby Alzheimera na grupie 15 pacjentów, którzy za życia byli sklasyfikowani jako chorzy na Alzheimera. Z tej grupy 5 miało inne zmiany patologiczne i teraz u pacjentów zdrowych w liczbie 20, 3 z tej grupy 20 miało zmiany patologiczne, a 17 było zupełnie normalnych. A teraz wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy randomizowane badanie kliniczne pod kątem demencji, bo oczywiście branża farmakologiczna bardzo by chciała takie badanie. I teraz normalnie 30% odpada, bo już ma tą chorobę, 30% mają w stanie uśpionym. I teraz mamy ostatni slajd, pokazuje nam właśnie krok do przodu i co dalej.
Więc tutaj mamy dane obrazowania z około 6 tysięcy osób, z czego około 5,5 tysiąca była klinicznie zdrowa i około 900 z tych osób miało demencję. I tutaj mamy pomiary kliniczne, mamy obrazowanie, mamy biologię molekularną, tutaj w określonych proporcjach, mamy tutaj białka z płynu mózgowego i z innych płynów. I teraz można to przeanalizować na trzy różne sposoby. Tutaj mamy masę tych danych, więc mamy tutaj sposoby wielomodelowe i na wiele sposobów zróżnicowanie. Więc tu właśnie bardzo szybko, nawet w naszych przenośnych komputerach jesteśmy zdalnie wykonać takie obliczenia. A więc jeden z tych sposobów to wykorzystanie diagnozy klinicznej jako wykorzystać lekarza, no żeby lekarz nam powiedział, co zrobić, jak to powinno być pod kątem analizy tej danej. Drugie podejście, poprosić kolegów w laboratorium, żeby popatrzyli na te cechy biologiczne, geny i tak dalej, żeby nam sklasyfikowali to pod kątem ich danych. I teraz mamy jeszcze ten poziom deep learning, czyli ten fakt, że nauczyliśmy naszą maszynę, daliśmy faktyczne dane, więc bez Alzheimera, z Alzheimerem, z demencja bez Alzheimera, z Alzheimerem i oto mamy efekty. I wzięliśmy ludzi, którzy mieli klasyfikację kliniczną i teraz normalna próba kontrolna ludzi. I teraz zintegrowaliśmy sobie dane z obrazowania, ustaliliśmy, że są cztery rodzaje pacjentów, których już opisałam, więc mamy tych, którzy mają klasyfikację patologiczną i którzy mieli demencję, przepraszam, i ci, którzy mają demencję, ale bez zmian patologicznych i oni szybciej i bardziej mieli większą umieralność niż ci, którzy mieli demencję, u których powstawała demencja, którzy mieli demencję, więc różnice są zasadnicze. W związku z tym możliwość zbadania tego przed śmiercią na etapie klinicznym daje nam ogromną możliwość rozpoczęcia leczenia zanim nastąpi zachorowanie, ale jeszcze też prognostyk, który mówi też, że jeżeli masz demencję i zmiany patologiczne, umrzesz szybciej. Natomiast jeżeli masz normalną, jeżeli nic nie masz demencji, a tylko zmiany patologiczne, umrzesz nie tak szybko. Więc właśnie patrzymy na zmiany patologiczne i oceniamy poziom demencji, więc to są właśnie bardzo ważne kwestie i to jest właśnie ważny sposób działania. Wydaje mi się, że powiedziałam już wystarczająco i zostawiam to Państwu do przemyślenia, do udowodnienia, do zbadania. Tutaj właśnie zostawiam Państwu bardzo dużo różnych podpowiedzi. Trzeba wiele kwestii zwalidować, potwierdzić. Zapraszam Państwa do dalszego czytania, do lektury. Dziękuję.